Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu zaprasza na wyjątkową wystawę. Prezentuje pracę z duńsko-polskiego artysty Krzysztofa Nowaka. Nie jest to jego pierwsza wystawa w Sieradzu, jednak tak wielu obrazów jednocześnie w sieradzkim BWA jeszcze nie było. Myślę, że nie jest tak źle ze znawstwem Krzysztofa Nowaka w Sieradzu, ponieważ bierze udział we wszystkich naszych wystawach sieradzkich prezentacji plastycznych i w niejednej wystawie poplenerowej. Natomiast rzeczywiście tak wielki wybór, ponieważ pokazujemy tutaj ponad 60 prac, mamy okazję oglądać po raz pierwszy. Artysta zabiera widzów w różne zakątki świata. Delikatne pastelowe barwy, egzotyczne krajobrazy, zaułki i ludzie. To wspomnienia Krzysztofa Nowaka z podróży, ale też coś więcej. No na pewno. Podróż jest tylko środkiem, natomiast cel podróży dla każdego inny. Ktoś odpoczywa, ktoś chce zobaczyć nowe miejsca. Ja robię jedno i drugie i trzecie, a to trzecie to jest przemyślenia, które przywożę do siebie, porównuję pewne sceny, sytuacje, klimaty, zachowania ludzi. I czasami gdzieś tam zaczyna się pojawiać w tym nutka filozofii jakiegoś tam, coś co dla mnie może jest ważne, dla kogoś mniej, no ale to zostaje tak silnie we mnie, że potem zostaje na płótnie. Obrazy są pełne światła, bo Krzysztof Nowak tęskni za słońcem. W swoich podróżach unika utartych szlaków turystycznych i odkrywa świat ludzi żyjących blisko natury. Tam szuka życiowej prawdy, którą przekłada później na język sztuki. Ja myślę, że prawdziwa sztuka zawsze wynika z prawdziwego życia. Jeżeli ktoś fantazjuje w sztuce, to on tworzy nową filozofię i musi tą filozofię bardzo mocno podkreślić i swoją postawą wykreować. Jeżeli coś jest w naturze i sztuka wynika z tego, to głęboko przetworzona nawet będzie zrozumiała dla pokoleń dziś i w przyszłości. I takie właśnie są obrazy Krzysztofa Nowaka. Pozwalają dostrzec piękno ludzi i miejsc, a jednocześnie odkrywają ich magię. Obrazy Krzysztofa Nowaka, jak sam autor zresztą mówi, są obrazami pogodnymi, które mają nas uradować, uspokoić, oderwać się być może od problemów dnia codziennego. Nie są to takie obrazy, które szarpią nasze wnętrzności, bo przecież takie też tu pokazujemy. Różne przecież są opcje artystyczne. To są obrazy służące naszemu ukojeniu, naszej radości. Dzięki temu rzeczywiście są wyjątkowo ukochane przez naszych gości. Wystawa w sieradzkim BWA nieprzypadkowo otwarta została w maju. Krzysztof Nowak obchodzi właśnie jubileusz 25-lecia pracy twórczej. Zebranymi przez ćwierć wieku doświadczeniami dzieli się z młodymi ludźmi. Niczego jednak swoim uczniom w Liceum Plastycznym imienia Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli nie narzuca. Energia, którą zużywam w szkole, to działa w dwie strony, bo młodzi ludzie, którzy przychodzą z nowych środowisk, z nowego świata w ogóle, przychodzą ludzie z nową historią, oni oddziaływują na mnie w taki sposób, że ja im daję to swoje doświadczenia, a oni mi pokazują inny sposób życia, inne postrzeganie. I staram się być obserwatorem tych wszystkich zjawisk i obserwatorem indywidualnych zachowań, indywidualnych możliwości ucznia. Nie staram się za dużo mówić i narzucać, raczej staram się interpretować to, co mi uczeń oferuje. Ponieważ uczę przedmiotów artystycznych, mam ten komfort, że od ucznia musi wypłynąć coś i ja dopiero na kanwie tego tworzę jakąś korektę. Jest to piękne i jestem bardzo zadowolony, że mogę to robić. To mi daje bardzo dużo energii. Jak przystało na jubileusz, był piękny malarski tort i życzenia od przyjaciół. Był też wyjątkowy prezent. Wernisaż zakończył koncert grupy rockowej Wernisaż. A czego życzy sobie sam artysta? Ludzie mają różne potrzeby. Ja tak naprawdę nie mam, ponieważ uważam się, że to co robię zamyka się w pewnej formule, w pewnych ramach, może trochę prowincjonalnych, ale jakby nie mam wielkich marzeń na przyszłość. Mam przyjaciół, mam fajną pracę, mam świetne hobby, pojawiają się nowe i to wszystko składa się na życie, którego bym nie zamienił i jeżeli by ktoś mi życzył czegoś, czego bym nie zrozumiał, to bym się bał, że to może mi wszystko zburzyć, ale generalnie panuję nad tym, co się dzieje i jestem szczęśliwy.
To szczęście i spokój emanują z obrazów Krzysztofa Nowaka. Warto się o tym przekonać. Wystarczy do 15 czerwca odwiedzić Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu.